moich rękach dzisiaj książka Być jak Pongowski. Z artystą rozmawia Dorota Wellman. Człowiek otwiera ten tekst i ma takie wrażenie, że się przysiada do spotkania przyjaciół i przysłuchuje się tej rozmowie, przysłuchuje. Tak mówię, że się przysłuchuje, bo czytam, ale jednocześnie słyszę i mam wrażenie, że nawet słuchać i tembr głosu, i zdziwienie. Słowa uruchamiają obrazy. To jest tak, że Andrzeja Pongowskiego znają chyba wszyscy w branży filmowej. Twórca fantastycznych plakatów, ponad 1400 aktualnie na jego koncie. Jego prace znajdują się w najważniejszych galeriach na świecie, m.in. w Tokio, w Centrum Pompidou w Paryżu, czy w Centrum Sztuki, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, myślę o MoMie w Nowym Jorku. Tam jeden z jego plakatów, a konkretnie Uśmiech Wilka, znajduje się w stałej kolekcji wśród najważniejszych 100 prac, które powstały po roku 1980. Dzisiaj znamy Andrzej jako tego wielkiego twórcę, ale przecież był taki moment w latach 70., kiedy po prostu był jednym z absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. No i można zadać by pytanie, co spowodowało, że właśnie jemu się udało. No, ale kiedy tu mówię słowo udało się, to od razu już widzę jakiś fałsz, bo to kompletnie mi nie pasuje do Andrzeja Pongowskiego. Słowo, ten zwrot udało się, od razu gdzieś sugeruje jakąś wygraną na loterii, a za jego pozycją i za jego sukcesem zdecydowanie stoi ciężka i bardzo konsekwentna praca i takie podejście do świata, które każe wymagać przede wszystkim od siebie. No, to jest też książka, która mi uzmysłowiła, jak z wielu różnych elementów my się na co dzień składamy, z takich elementów, które zostawiają w nas inni ludzie. I ta układanka pod tytułem Pongowski jest bardzo ciekawa, składa się z wielu elementów, nie tylko kolorowych i krok po kroku w tej książce odkrywa je Dorota Wellman. Przygotowałam tradycyjnie fragment, który pokazuje, że są takie spotkania, które zapisują się tylko na twardym dysku w naszej głowie, w naszym sercu, ale dzięki opowieści można je przekazać dalej i mogą pójść w świat. To jest spotkanie, w którym Andrzej Pongowski wspomina Jana Machulskiego, jednego ze swoich pierwszych zleceniodawców, reżysera, który bardzo konsekwentnie chciał oddać esencję przedstawień, do których Andrzej Pongowski przygotowywał plakaty. Proszę się zamienić w słuch, przenosimy się, uruchamiam teraz wehikuł czasu i wracamy do sytuacji zapisanych tylko na twardym dysku gdzieś w głowie Andrzeja Pongowskiego. A dlaczego powiedziałeś, że Jan Machulski był pierwszy? Co u ciebie zamówił? Pyta Dorota Wellman. Janek Machulski był pierwszą osobą, która zadzwoniła do mnie jako do autora plakatów. Powiedział, nazywam się Jan Machulski, prowadzę Teatr Ochoty. Czy mógłby pan do mnie zajrzeć? Chciałbym z panem porozmawiać na temat współpracy. Robiłem dla niego wiele ważnych dla mnie plakatów, ale muszę powiedzieć, że jeszcze ważniejsza była w moim odczuciu forma, w jakiej współpracowaliśmy. To znaczy jaka? Dopytuje Dorota Wellman. On robił dla mnie własne, prywatne pokazy. Zamykaliśmy się w gabinecie i tam grał mi spektakl. Ten, do którego miałeś zrobić plakat? Tak. Odgrywał ci wszystkie role? Nie, grał mi bryk. Grał ci bryk? Skrót? Tak, grał mi skrót. Pierwszy plakat zrobiłem dla niego w latach 80. do spektaklu Żyj i pamiętaj. Nie wiem, czy Janek zagrał mi to tak, jak wyobrażał sobie inscenizację. W każdym razie, kiedy przyniosłem gotowy plakat, stwierdził, że ten plakat tak zmienia jego punkt widzenia na spektakl, że trzeba zmienić spektakl. Postanowił inaczej go zagrać. Inną wersję? Tak, nigdy go nie zapytałem, może ty wtedy zagrałeś mi inaczej, a potem na scenie, za którami ćwiczyłeś co innego. Za każdym razem, kiedy robiłeś plakat, on ci odgrywał bryk? Tak. Żyj i pamiętaj, pamiętam mgliście, natomiast dokładnie pamiętam nasze spotkania podczas pracy nad przedstawieniem plenerowym Romeo i Julia. Myślę, że nigdy bym nie zrobił takiego Romeo i Julii, jak zrobiłem dla niego, gdyby nie ten konkretny model naszej współpracy, a uważam ten plakat za jeden z moich najlepszych. Zgadzam się z tym, mówi Dorota Wellman. Można powiedzieć kultowy, bo ponadczasowy. Tamten plakat z takimi twardogłowymi nie został w ogóle zauważony przez cenzurę, choć wszyscy bezbłędnie to odczytali. Wracając jednak do moich spotkań z Jankiem, odegrał mi na stole scenę balkonową. Nie wierzę. Tak, on wchodził na stół i mówił, Romeo, jesteś? I zeskakiwał. Tak, jestem. Następnie z powrotem właził na stół i w pewnym momencie w tym całym miłosnym uniesieniu nagle skulił się i zagrał ogromny lęk przed tym, że rodzice zniszczą to uczucie. Dla mnie to było poruszające zestawienie. Faceta, dorosłego dyrektora teatru skaczącego po stole, trzymającego się prawie żyrandola i odgrywającego Julię. I tego lęku. Dotarło do mnie wtedy, że ci młodzi ze swoją wielką miłością tak naprawdę żyli w potężnym lęku przed systemem, który reprezentowali ich rodzice. Ich rodzice byli systemem. W przypadku Szekspira to był system władzy dwóch rodzin, ale to może być każdy inny system.
Dzisiaj mamy dziesiątki sytuacji, które genialnie sprzedają tabloidy. Cudowny związek. Ona biedna, on bogaty. Ona biała, on czarny. Szczególnie Anglicy kochają takie rzeczy. Chrześcijanka i muzułmanin, czy rodziny z różnych opcji politycznych. Romantyczne historie. Z reguły z księciem w tle. Wracając do występów Janka, nie śmieszyło cię to? Szczerze? No słuchaj, ja bym umarła ze śmiechu, mówi Dorota Wellman. Uważałem, że on jest niepoważny, ale za to go ubóstwiałem. Odbierałem to jako próbę nawiązania kontaktu z twórcą i byłem mu wdzięczny. Znaliśmy się wtedy bardzo mało. Szybko przyznałem mu się, że nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać. On, ale Romeo i Julię chyba pan czytał. Ja, zdziwi się pan, ale znam to tylko z filmu. Z 10 razy oglądałem film Romeo i Julia. Kiedy jakaś dziewczyna mi się strasznie podobała, zabierałem ją do kina Stolica, które mieściło się na ulicy Narbuta w Warszawie. Siadaliśmy w ostatnim rzędzie i oglądaliśmy ten film. Wtedy jeden tytuł grano dosyć długo. Raczej nie oglądaliście filmu, zauważa Dorota Wellman. Właśnie oglądaliśmy, bo kiedy ja płakałem, a ona się śmiała, to już nie było całowania. Natomiast kiedy oboje płakaliśmy, to wtedy płacz nas tak jednoczył, że mógł być ciąg dalszy. Tak, na pewnym etapie mojego życia ten film był taki, to był taki swoisty test czułości. Wracając jednak do Janka. W pewnym momencie powiedział, skoro pan tego nie będzie czytał, to może ja panu zagram. No i tak się zaczęło. Tymi prywatnymi spektaklami Janek odpowiadał mi na moje tradycyjne pytania. Po co dzisiaj, w latach 80. robimy ten spektakl? Dla kogo? Co mamy do powiedzenia tym spektaklem? W przypadku Roma i Julii mamy do powiedzenia to, że są systemy, które zawsze będą ze sobą walczyły. Nieważne, czy jest mowa o dwóch rodzinach, z których jedna jest biedna, a druga bogata, czy to są komuniści i kapitaliści, czy żółci i czarni. Niezależnie od tego, o jakich systemach jest mowa, jesteśmy w stanie przewidzieć, że mogą być w nich ludzie, którzy się w sobie zakochają, choć stoją po dwóch różnych stronach barykady. Bardzo ważna część tej książki to są fotografie, których jest w środku mnóstwo. Andrzej miał to szczęście, że jego tato był fotografem amatorem. I jak mało kto ma bardzo dokładnie udokumentowane swoje dzieciństwo, jak patrzę na małego Andrzejka w rajstopkach, albo w płaszczyku przerobionym z płaszcza jego mamy, albo zasuwającego gdzieś na rowerze, i patrzę dzisiaj na Andrzeja, to mam wrażenie, że bardzo dużo z tego małego chłopca w nim zostało. I dla mnie to jest właśnie sekret szczęśliwego życia, kiedy uda nam się w dorosłym życiu zachować najpiękniejsze cechy związane z dzieciństwem. Myślę o takiej otwartości na świat, o ciekawości i o takim rodzaju dobrze pojętej zachłanności na życie. I Andrzej to wszystko w sobie ma. Bysiek Pongowski. Rekomenduję Państwu już teraz osobistą lekturę. O tym tekście napisałam też dla magazynu filmowego. W druku już wkrótce będę się przypominać. Dobrego czytania. I jeszcze jedna ważna sprawa. Okładka to jest pierwszy plakat Andrzeja Pongowskiego wydrukowany w 1977 roku, stworzony dla Teatru Narodowego. Bardzo ciekawy i kształtny melonik zawieszony gdzieś w powietrzu. A w środku historia o tym, jak to dupa pojawia się w Teatrze Narodowym. Teatrze Narodowym pod wodzą Adama Hanuszkiewicza. Proszę zajrzeć do środka i poznać tę tajemnicę.